Już jakby mniej wiary w ekipie w biało-czerwonych strojach. Mniej dynamiki. Ale może jeszcze jedna akcja. Ryszard Kalisz pojawił się na boisku. Nieprawdopodobne. A więc i proszę, i to jego pojawienie od razu może być dobrym skutkiem. Teraz Kalisz przed szansą. Kuba Wesołowski. Kuba Wesołowski bohaterem tej akcji. Ryszard nie wie, co się dzieje. Rzut karny. No nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne. Jakie wyjście Ryszarda Kalisza. A więc on nie mógł wytrzymać tam jako reporter. Musiał się przebrać, dlatego nie słyszeliśmy go od kilkunastu minut. Pobiegł do szatni, przebrał się, znalazł gdzieś tam swój rozmiar koszulki, co wydaje się przecież niemal nieprawdopodobne, ale jednak. I proszę, Roman Kosecki przed szansą pokonania Kuby Wesołowskiego. No nie jestem przekonany, czy rzeczywiście był tam faul, ale Zbigniew Boniek tego faulu się dopatrzył. Kosecki kontra Wesołowski. Kosecki! Gol!